Cześć, witajcie. Dziś będziemy zajmować się pierwszymi krokami w obsłudze robota, czyli stacją dokującą oraz włączaniem go. Przed pierwszym użyciem robota koniecznie zapoznaj się z instrukcją obsługi. Więc, kiedy już wyciągamy naszego pięknego, nowiutkiego iRobota z pudełka, widzimy, że jest tam kilka ciekawych rzeczy. Więc pierwszą z nich, jaką powinniśmy wziąć, to jest właśnie stacja dokująca. To jest miejsce, do którego nasz iRobot wraca, kiedy się rozładuje. I teraz, gdzie taką stację dokującą umieścić? Wiele z Was pyta, czy na przykład można wsadzić ją pod łóżko, czy można wsadzić ją gdzieś pod jakąś szafę. I odpowiedź brzmi tak, pod warunkiem, że spełnimy kilka wymagań, które po prostu muszą być spełnione, żeby iRobot normalnie funkcjonował. Przede wszystkim stacja dokująca musi być cały czas podłączona do prądu. Nie może być tak, że ona jest gdzieś daleko od gniazdka i może być tam podłączona tylko czasem. Cały czas musi być gniazdko włączone, żeby iRobot mógł do niej wracać, kiedy się rozładuje. Przed użyciem należy oczywiście zdjąć zabezpieczenie akumulatora. Ważne jest też, żeby była postawiona ona w miejscu, do którego łatwo dojechać, żeby nie było tam obok zbyt wielu innych przedmiotów, które będą po prostu przeszkadzać iRobotowi w zadokowaniu w tej stacji, ponieważ no po prostu to może sprawić, że nie uda mu się do niej dojechać, jeżeli będzie tam na przykład stać dużo krzeseł, dużo innych doniczek czy rzeczy, które po prostu mogą mu przeszkodzić. I ostatnim bardzo ważnym warunkiem, który musimy spełnić, to to, żeby stacja dokująca nie stała bliżej niż 1,20 m od schodów, od jakiegoś dużego spadku. Więc kiedy już ustawimy naszą stację dokującą, czas oczywiście włączyć iRobota do ładowania, wystarczy położyć go na nią, wtedy wyświetli się na nim poziom naładowania jego baterii. Jeżeli będzie ona zielona i zapełniona do pełna, to znaczy, że taki iRobot jest gotowy do sprzątania. Następnie włączanie iRobota nie wymaga żadnego dodatkowego programowania. Zaraz po wyciągnięciu iRobota z pudełka, zaraz po tym jak go naładujemy, wystarczy kliknąć guzik clean i zaczyna on odkurzanie. Będzie on odkurzał zupełnie samodzielnie, nie trzeba w nim nic programować dodatkowo, nic ustawiać. Wystarczy nacisnąć ten jeden guzik, a on będzie robił to, do czego został stworzony. Możemy też oczywiście ustawić harmonogram, czyli ustawić w nim lub na aplikacji mobilnej, czy ma sprzątać w jakieś konkretnie dni tygodnia, czy na przykład we wtorek o 12, czy w niedzielę o 17, czy na przykład w czwartek o 8. Mamy 7 dni tygodnia oraz każdą godzinę z dostępnych 24, o której możemy wyznaczyć nasze regularne odkurzanie. Jeżeli to wideo było dla Ciebie pomocne, koniecznie daj kciuka do góry. Jeżeli masz dodatkowe pytania, na które chcesz, żebyśmy odpowiedzieli, zawrzyj je w komentarzu. Tutaj możesz kliknąć, żeby zobaczyć inne wideo z serii, a tutaj możesz kliknąć, jeżeli chcesz zasubskrybować ten kanał i być na bieżąco z wszystkimi filmami, aby wykorzystać swojego iRobota na 100%.